Cześć, z tej strony Miło z kanału Windy z Głogowa, a dzisiaj gramy w grę Miasto Złotych Łąk i dzisiaj ze mną są Piotr Windy. Cześć wszystkim. I jeszcze jest Windziarz Sosnowca. Dobra, i dzisiaj jest nowy update, bo z Piotr Windy robiłem tą grę. Tutaj nowy update. Zobaczymy, tutaj zobaczymy, co jeszcze Infosept jeszcze zrobił, ten Piotr Windy. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Tak dopowiem, że gra została zrobiona przez Winda 77, Urban Move, Windziarz Windy z Głogowa, Piotr oraz Bartbox i Xavery Elevators. Aha. Najpierw wam pokażemy pokój z kamerami. Taki. O, dzięki, że mi przyprowadziłeś. Dobra? Można tu... Dobra, ja oglądam wszystko, jest bardzo fajnie. Można kamerami też ruszać, oczywiście. Kamery w Jak wysiądziesz z kamer, to mamy... Powiesiłem też tu obraz Złotych Łąk. Ale fajnie. Dobra. Czekaj, tepnę cię na spawn. Glo. Dobra. O! Dobra. Ja wezmę, słuchajcie, jeszcze tutaj jest tutaj w grze, zrobiłem w grze tego Piotr Windy z Team Crate spawn samochodów właśnie na uporządkowanie. Jest bardzo fajne. Tu jest nowsze Bugatti. Podoba ci się Bugatti? No, fajne jest bardzo. Ja lubię polonezem jeździć. Tak, a chcesz się przejechać później? A już jechałem, ale mogę jeszcze raz. Artailem też. Mamy tutaj windę, punkt widokowy z windą Schindler. Taką 3300. Tak. 3300. Tak, a Artailem też jechałeś tutaj? Mhm, wszystkim jechałem. No tutaj ma trochę zbyt szybki start, ponieważ nie zgadza się z dźwiękiem, ale jest spoko. Bo ja nie chcę, żeby była wolna, to przyspieszyłem, żeby było najszybciej, jak się da. Nie lubię, jak te nastawiętrowe jeżdżą takie. Możemy sobie tutaj zobaczyć, tylko będę musiał dodać światło. Bardzo fajnie widać grę stąd. Dobra, idziemy na parter. Okej. Okay. Tylko mówię, dźwięk to trzeba poprawić, się coś trochę nie zgadza. A mamy słuchaj, taki gong. A słuchaj, trzeba tak... Można z paczki tego dźwięku Schindlera wstawię ten dźwięk jakiś inny. Ale jakiś inny gong, później jakiś po nagrywaniu inny gong tu jakiś wstawię. Co tu się jeszcze zmieniło? A coś inny gong w tej windzie? Nie trzeba na razie. Dobra, teraz wstępne do kładki. Dobra, ja mam też. Ja też mam admina, więc też mogę sobie poglądać całą mapkę. O, tutaj. Tu jest kładka. Jezu! Dobra, wyłączam sobie pytania. Są takie stare windy. Tu mamy stare windy Wódźwik Serwis Bielsko-Biała. Z 1999 roku. Jeszcze z taką pozłacaną kasetą. A później mogę też skopiować tutaj na inne miejsce ten most z windami, żeby... I będziesz tam chyba lift serwis. No zobaczymy, prawdopodobnie będzie przylotał szklany taki. Szklana. Przekopiuję. Druga winda jest identyczna. Przekopiuję tego Otisa i przerobię wnętrze. A co ciekawe, te windy są bez falownika. Są bardzo stare, ten wyświetlacz
ze stare windy, ale po modernizacji tak. No, bo tu kiedyś jeździły zręby zasuwane. Mhm. Ale teraz, ale w 99 je wymienili na Wódźwig Serwis Bielsko-Biała. Tylko co, bardzo ciche są. Dobra. Nie. Ja ich zawiozę Artailem, siadajcie tu. Proszę bardzo. W sumie nie wiem, gdzie chcesz jechać, ale okej. Okay. Ale tam na wieżowce. Dobra, ja teraz wożę trzech pasażerów i tam na... Ogólnie nie po... Znaczy na te wieloklatkowce też zostały dodane, ale wszystkie windy w nich są prawie identyczne. Jakie? Może podjedziemy tam na Wielkopol... na te tam no, następne bloki, zanim... Tam, tam daleko? Tak. Mogę wam pokazać, co tam jest, ale tylko w jednym bloku, bo... Ponieważ... Mogę wam tu pokazać na razie przez ten... Proszę nie wchodzić do środka, albo... Mogę wam pokazać ten, możecie przeskoczyć tutaj i wejść. O! Teraz się odblokowało. Ale proszę nie jeździć windami. Okej. Okay. Nie... Znaczy, że... Tutaj. Znaczy, że jeszcze nie są gotowe? No, bo ten blok zostanie oddany do użytku dopiero później. Ale jest według mnie jest bardzo ładny. Tutaj możemy też na schody wejść. Tutaj mamy drzwiczki. Mhm. I tutaj mamy korytarz później dalej. No dobra, w sumie dobra. Pozwolę wam się przejechać. Zapraszam do lewej, prawej windy na przykład. Mamy zręba na 11 kondygnacji. Jest to pierwsza, generacja, bądź półtora. Mhm, właśnie. Z oryginalną kasetką. Jezu, ale... Ale się zatrzęsło. O. Podwiozłem Artailem, bo było trzyosobowe. Piękne windy naprawdę. Oryginalne, półtoraczki, czy tam pierwsza generacja, bo nie jestem pewien. Poślemy ją od razu na parter. Parter? Dobra. No poślij, bo chcemy drugą, pojedziemy. Ej, widzisz, to stowca? O Jezu! Ej, widzisz, to stowca iść? O, no. Dobra, jedziemy. Czekajcie, ja ją poślę może na parter. Bo drugą się przejdziemy. A, już widzisz, co znowu nacisnął. To prawda, one są, mówię, niedokończone jest to do końca, więc pokażę wam tylko jeden blok, a drugi... no zaraz nie, tam podejdziemy, nie. Tam. Możecie sobie z zewnątrz pooglądać, ale do środka jest na razie zbroniony stąd. Tutaj mamy ten też widok na złote łąki od boku, jak się popatrzycie. Ło, te okna jak... Na klatce w sensie macie. Tutaj, te okna tutaj. Takie jak na Daszyńskiego. Tutaj są. Też z widok na złote łąki tam tylko daleko. Przyjechała winda. Chodź, chodźmy. Chodź. To też jest pierwsza generacja, bądź półtora. Też oryginalna zręb. Oryginalna osiedlówka. No tylko mówię, tutaj mamy ten. Tutaj te windy są, dopiero ten blok jeszcze nie został oddany do użytku, że można było grać, więc no wiecie, to tym się nie sugerujcie. A drugi blok jest na razie też nie jest oddany do użytku, ale tam nie ma, jest akurat zakaz wstępu. Tak, słuchajcie, Infosept, jeśli jest gościem, to też może opowiadać, że co w tych blokach. Ja też. Słuchajcie. No tak. Słuchajcie, moi widzowie. Dobra. Dobra, teraz... Nie to miejsce, dobra? Dobra. Teraz ja podwożę... O, jest trzyosobowy, dobra. Teraz możemy pojechać nad Szabilanckiego. Tutaj mamy blok z zewnątrz, bo do środka jest zakaz wstępu. Tak, tak chodź. Wygląda blok z zewnątrz. No, Winciarz, no chodź! Zostawca, chodź! Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź! Chodź. Chodź, chodź, chodź. O. Dobrze Piotrowindy, że ostrzegł. Dobrze, że Piotrowindy, że wołałeś go. Wołałeś tego. Cieża. Teraz jedziemy na Szabiranckiego. Pokaz... Nie znam dokładnie tego adresu, ale to jest była Goleszowska 24 i tam została przeprowadzona wymiana lewego dźwigu. Zapraszam. Tutaj. O, dobra.
Przez firmę Ja podjadę Cliff tam. DeBarth. A to jest... Dobra, ja odpiszę, bo coś tu widzisz. A to jest Szabiranski o 25, a nie Goleszowska 24 jednak. Więc... Została tutaj zamontowana nowa winda Lift Barto z 2022 roku. A, dziewiąte nie można. Na ósme tylko. Nie, no można na dziewiąte, czekaj. Ale przecież przycisk nie działa. Działa. Dobra, tylko ja zrezygnuję na ósme, z ósmego piętra zamknę drzwi. Bo tutaj jest odklikiwanie. Jak się za dużo razy kliknie, to można od anulować dyspozycję. Nie. Ja kliknąłem tutaj po raz pierwszy na dziewiątkę. I tutaj. Ale za dużo razy kliknąłeś, by się dało anulować dyspozycję. Za drugim kliknięciem. To wino troszkę szarpie. A czasami. Ale już została naprawiona usterka, ponieważ ta winda się została przeprowadzona konserwacja windy i naprawiliśmy usterkę w postaci tego, że winda się czasami zacinała z piętrami. Zmykam windę. A później zapraszam też. Na gdzie? Później też zapraszam na ten... Nie pamiętam adresu teraz, ale tam jest winda Lift Service nowa zamontowana, ponieważ ten blok został... nowy blok, pięciopiętrowy. A słuchajcie, w tej grze będą tam kolejny most ze szklaną windą, ale Lift Service'em. Będzie. Zostaną tam te windy Wudzik Service. Właśnie ja to zrobię, bo mam, słuchajcie, Team Crate. Zostaną wymienione na windy Lift Service, ale zobaczymy, bo też prawdopodobnie może wygrać przetarg firma Lift Barto, bądź Wudzik Service Piotr, bądź KS Lift. Rób inne firmy, ponieważ te też takie istnieją. Bądź Luxjar. Dobra, ale idziemy ważne dalej. Będzie dla mnie tutaj ustawienie tego wnętrza. Dobra, to następne ogólnie będzie ten. Zapraszam za mną, bo jeszcze chcę pokazać, że tamten nowy blok, tylko nie pamiętam adresu, więc musicie za mną jechać. Dobra, ja zmienię sobie na Bugatti. Chodź. Chwila, czekaj! Już jestem. Dobra, musimy skręcić, więc się nie rozpędzajmy. Kurczę, w lampę uderzę. A, za 5 minut chyba, czy są sąsiedzi, powiedział, że musi kończyć. Został zbudowany kościółek. Kurczę, to auto się tak szybko rozpędza, że nie zdążyłem nawet wyhamować. Wyjechałem poza ulicę. To ten blok? Tak, a jest to blok pod adresem Sikorskiego 3. Jeździ tu nowa winda Lift Service z 2017 roku bodajże. Fajnie. No a słuchaj. Tak? A mogę przekopiować ten panel do szklanego? Dobrze. Mogę przekopiować? Tak, tylko że to będzie Windows 2022, więc troszkę będę musiał go zmienić. Że takie przyciski będą, ale będzie taki... Bo ta winda, ona ma częste awarie, ponieważ otwiera drzwi. Jezu, co ty zrobiłeś? Bo ta winda jest awaryjna i ona czasami otwiera drzwi pomiędzy piętrami. Jezu, to top najbardziej awaryjna winda w tej grze. O jacie! Kolejna awaria, powiedziałem awaryjna. Dobra. Jeżeli słuchajcie, skończymy przejazd, to kończymy już film, słuchajcie. Ale fajny bardzo. Jezu, awaryjna! Kto robi awarię?
Nie, ta wina jest taka awaryjna. Bob najbardziej to lift service. Ale awaria. Wyjechaliśmy, dobra. No tak się prezentuje ta bardzo awaryjna window lift service. Dobra. Chodź tu, Piotrze, na pożegnanie filmu. Jakby się zaciął domofon, nie chcę otwierać drzwi. Halo, co tu się dzieje? Dobra, dziękuję za oglądanie w dzisiejszym filmie. To moje Bugatti, dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, pa pa!